Składniki ciasta drożdżowego podzielić można na dwie grupy. Składniki podstawowe oraz składniki uzupełniające. Do składników podstawowych zaliczamy mąkę, drożdże, płyn, sól oraz mleko. Do składników uzupełniających cukier, jaja, substancje smakowo-zapachowe oraz tłuszcz. Przygotowanie surowców do produkcji ciasta drożdżowego. Mąkę używaną do produkcji ciasta należy przesiać w celu usunięcia zanieczyszczeń i napowietrzenia. Drożdże dodawane są do ciasta w formie zawiesiny, tak zwanego mleczka drożdżowego. Tłuszcz przed wprowadzeniem do ciasta musi być rozpuszczony, a następnie ochłodzony. Cukier i sól dodaje się do ciasta w formie roztworu, rozpuszczone w wodzie. Produkcja ciasta drożdżowego metodą dwufazową, tak zwaną pośrednią, polega na uprzednim przygotowaniu rozczynu drożdży, a następnie ciasta. Dwufazowa metoda wytwarzania ciasta drożdżowego zwana jest metodą rozczynową lub pośrednią. Polega na wykonywaniu następujących czynności technologicznych. Przygotowanie rozczynu. W tym celu stosuje się od 35 do 50% mąki, 60 do 100% ilości płynu oraz całą ilość drożdży przewidzianą recepturą. Sporządzanie rozczynu. Rozprowadzenie drożdży w niewielkiej ilości mleka podgrzanego do temperatury 30-35 stopni Celsjusza. Dodać przeznaczoną ilość mąki, można także dodać niewielką ilość cukru, co przyspiesza proces rozmnażania się drożdży. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, a powierzchnię rozczynu przysypać warstwą mąki, około 1 cm, w celu zapobiegania tworzenia się skorupy na powierzchni rozczynu. Umieszczenie przygotowanego rozczynu w komorze fermentacyjnej o temperaturze 25-30 stopni Celsjusza. Czas fermentacji rozczynu waha się od 1 do 1,5 godziny. Przerobienie dojrzałego rozczynu na ciasto i dodanie podgrzanej masy jajowo-cukrowej, rozpuszczonej soli i substancji smakowo-zapachowych, a następnie dokładne wymieszanie wszystkich składników z pozostałą ilością mąki. Dwukrotne przebijanie ciasta w odstępie czasu 30-60 minut. Dodanie rozpuszczonego i schłodzonego tłuszczu, proces zdobienia ciasta oraz przesypywanie ciasta niewielką ilością mąki, proces osuszania ciasta.